Zapisy terroru. Tom 9, rozdział 5, strona 245. Maria Jurewicz. Urodzona 14 października 1907 roku. Nauczycielka publicznych szkół powszechnych. Aresztowana 29 kwietnia 1940 roku we wsi Zieniewicze, gmina Wsielub, powiat Nowogródek. Dwóch pracowników NKWD przeprowadziło rewizję w obecności gospodyni, od której odnajmowałam mieszkanie. Zabrano prywatną korespondencję i osobiste dokumenty. Przyczyny aresztowania nie ujawniono. 3 dni przebywałam w lokalu NKWD i milicji w miasteczku gminnym Lubcz nad Niemnem wraz z grupą mężczyzn z okolicy, również aresztowanych. W samym więzieniu kobiety początkowo zajmowały 4 cele – 23, 25, 29, 32. W miarę przybywania nowych czyniło się w nich coraz ciaśniej. W celi przeznaczonej na 12 osób – 54, w celi przeznaczonej na 6 osób – 27 do 30. Kobiety mdlały z gorąca. Każdej nocy część musiała czuwać, bo na leżenie na podłodze nie było już miejsca. Odżywianie było takie jak i w NKWD. Na spacer chodziło się kilka razy w tygodniu na mały placyk ogrodzony wokoło deskami. Łaźnia była mniej więcej raz na 10 dni. Na ogół kobiety w tym okresie nie chorowały obłożnie. W szpitalu więziennym były łóżka. Przychodził lekarz, lecz mało miał do dyspozycji środków. Pożywienie było takie samo jak i w celi. W więzieniu z kobiet przebywających razem ze mną nie umarła żadna. Natomiast skazano na śmierć 19-letnią uczennicę 2. klasy liceum w Próżanie, Halinę Cepryńską. Wyrok do czasu naszego wywiezienia nie został wykonany. Przebywała jeszcze w celi śmierci. W szpitalu więziennym umarła jedna kobieta, nazwiska jej nie znałyśmy. W łagierach skazano na śmierć Marię Jaszczut. Czy wyrok został wykonany, nie wiem. Dotąd nigdzie jej nie spotkałam. Ze zwalnianych jednak w Karabasie wielu brak. I tutaj właśnie, w okresie po zwolnieniu z obozów pracy, wiele kobiet ginęło. To był okres najcięższy. Wstąpienie do PSK uratowało życie wielu kobietom. Jeśli zainteresował Cię ten materiał i chciałbyś poznać więcej podobnych świadectw, wejdź na stronę zapisyterroru.pl lub sprawdź linki w opisie.